Fundacja Oświecony jako instytucja działająca w otoczeniu biznesu przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki przygotowała dla przedsiębiorców z naszego województwa specjalną i niepowtarzalną usługę. Od wielu lat wspieramy naszych przedsiębiorców, pomagamy im w zakresie redukcji zużycia energii elektrycznej i tym samym kosztów za energię elektryczną i cieplną. Koszty naszych usług możemy obniżyć do 70%. Nasza propozycja dedykowana jest dla producentów rolnych z naszego województwa. To, czym będziemy się zajmować, to znalezieniem niepotrzebnie zużywanych kilowatogodzin, redukcją energii elektrycznej, redukcją kosztów i zwróceniem uwagi w stronę źródeł wytwórczych. Każda inwestycja musi być poprzedzona analizą ekonomiczną, audytem. Wiemy, że dużo jest do zrobienia w naszych przedsiębiorstwach w zakresie oszczędności energii. Takie audyty pozwalają określić, gdzie można zaoszczędzić, gdzie obniżyć koszty i jak wykorzystywać odnawialne źródła energii. Eksperci przekonują, że fotowoltaika, własna energia ze słońca, to droga do obniżenia kosztów produkcji w każdym gospodarstwie rolnym. Na Opolszczyźnie powstają instalacje fotowoltaiczne, montowane są źródła energii odnawialnej. Pytanie, czy to jest moda, czy konieczność? Myślę, że przede wszystkim jest to konieczność gospodarcza. W nowej dobie konkurencji na rynku musimy obniżać koszty funkcjonowania. Te koszty obniżają również producenci rolni, bo wtedy na rynku będą bardziej konkurencyjni. Ogrzewanie elektryczne, podczerwień w ogrzewaniu, czyli folie grzewcze, kotły elektryczne, pompy ciepła. Dlaczego warto skorzystać z propozycji audytu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i Fundacji Oświecony? Jaki jest cel tych działań? Przede wszystkim audyt energetyczny jest jednym z elementów niezbędnych przy sprzedaży nieruchomości. Trzeba o tym pamiętać, że podnosi wartość tej nieruchomości, uwiarygadnia koszty eksploatacji, a jednocześnie określa, czy ta nieruchomość jest ekologiczna, czy nie jest ekologiczna, co w kontekście tak zwanej polityki niskoemisyjnej ma duże znaczenie. Audyty energetyczne z punktu widzenia OCRG są usługą prorozwojową, którą my dofinansowujemy w naszych działaniach. Możemy dofinansowywać do 70% kosztów kwalifikowanych całej tej usługi i jednocześnie do kwoty do 150 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o audyty energetyczne, to do tej pory kilkunastu przedsiębiorców skorzystało z takiej możliwości, a trzeba przyznać, że są to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a zatem niebagatelne. Dzięki temu, że mamy środki europejskie, które wspierają tego typu działania, stoimy do dyspozycji oczywiście i cieszymy się niezmiernie, że kolejna instytucja otoczenia biznesu jest w stanie współpracować z nami w zakresie tych usług prorozwojowych. Najpierw zajmiemy się tym, co widzimy na fakturach. Najpierw zajmiemy się tym, jak funkcjonuje nasz system energetyczny, a później przejdziemy w stronę własnego wytwarzania energii i dodatkowych oszczędności wynikających z własnych elektrowni, z własnych źródeł wytwórczych, po to, żeby finalnie nasze koszty za energię elektryczną i cieplną zredukować. Jeżeli rolnik prowadzi działalność gospodarczą, czy to na książce przychodów czy rozchodów, czy w formie powiedzmy ewidencjonowanego VAT-u, czy w jakiejś innej formie, w każdym razie jeżeli jest zgłoszony do działalności gospodarczej, to jednocześnie spełnia jedno z najważniejszych kryteriów, aby w OCRG uzyskać dofinansowanie. I co ważne, w czasie działania w Twoim gospodarstwie eksperci zapewniają, że zweryfikują wiele obszarów, znajdą niepotrzebnie zużywane kilowatogodziny i zredukują Twoje opłaty do minimum. Jeżeli zaczniesz z nami oświeconą podróż, dojdziesz do pełnej niezależności energetycznej. Więcej informacji pod numerem telefonu 533 811 533. Hasło Audyt 70%.